był koniec XIX wieku. W naszej wsi było biednie. Nie mogliśmy dzierżawić ziemi. Nie mieliśmy szans na lepsze życie. Młodzi ludzie, chcąc założyć własną rodzinę, zastanawiali się, jak mają to zrobić. Któregoś dnia dotarła do nas nowina, że w dalekiej Bośni czeka na nas ziemia, że każdy może ją dostać i uprawiać, i dom tam zbudować. Szczególnie dla nas młodych była to nadzieja i szansa. Daleko na południu mogło się zacząć nasze nowe życie. Ciężko było nam zostawić ojcowiznę, ale takie prawo młodych ludzi, by szukać miejsca na swój własny dom. Kto chciał i mógł, szykował się do dalekiej drogi. Tam była nadzieja lepszego życia. Tu zjadaliśmy ostatnie okruszynki chleba. Milkły dźwięki zabaw, śpiewu i rozmów. Wokół widać było zamykane za sobą drzwi rodzinnych domów. Ludzie z naszej wsi ruszali w drogę. Imion ich wszystkich dziś już nie pamiętam. Ale pamiętam, że szła z nami taka mała, radosna dziewczynka. Jej obecność dodawała nam sił. W myślach nazwałem ją Nadzieja. Szłam tam, gdzie szli wszyscy. A dokąd? Do domu.